Szanowni Państwo, w kolejnym odcinku od A do Z AutoCAD poświęconym automatyzacji chciałem zaprezentować Państwu narzędzie stare jak AutoCAD AutoLisp, język wewnętrznego programowania. Narzędzia zarządzające tym systemem AutoLisp znajdziemy na karcie Zarządzaj, panel Aplikacja i polecenie Editor Visual Lisp. Zanim e, uruchomię e, edytor, chciałbym teoretycznie zaprezentować zadanie, które chcielibyśmy zrealizować. Weźmy dokładnie ten sam obiekt, którym zajmowaliśmy się poprzednio. E, poprzednio automatyzowaliśmy pracę za pomocą tzw. skryptów. Obecnie zdefiniujemy funkcję, która nazywa się CO, nową funkcję AutoCAD, nowe polecenie programu AutoCAD. W tej funkcji wystąpią dwie zmienne. G to jest grubość ramienia. L duże to jest długość ramienia. No, będzie jeszcze także potrzebny punkt. Zmienna dwuwymiarowa o nazwie PU. Wierzchołek cełownika. No, oprócz tego będą potrzebne jeszcze kolejne zmienne tego typu. PU1, PU2, PU3, PU4, pu w celu narysowania takiej polinii. Przyjrzyjmy się, jak jest skonstruowany program w Autolispie. To jest program, w którym jest mnóstwo nawiasów. Kiedyś nie było takich narzędzi, że ten kod był kolorowy. W tej chwili kod jest kolorowy, łatwo go określać. Proszę zobaczyć, że tutaj polecenie defun definiuje funkcję o nazwie CO parametro. Następnie widzimy cały ciąg poleceń SetQ. Podstaw wartość. I w poleceniu SetQ następuje zmienna g podstaw pod zmienną g, wartość tego wyrażenia w nawiasie. A w nawiasie mamy z kolei funkcję getReal, czyli pobierz od użytkownika wartość zmiennej rzeczywistej, zadając mu pytanie o treści podaj grubość ścianki. Tu użytkownik podaje grubość ścianki, która jest podstawiana pod wartość g. Analogicznie setku pod l, podstaw pod wartość l, liczbę rzeczywisto, zadając użytkownikowi pytanie podaj długość ramienia. Podstaw pod zmienną PU, pod zmienną typu tablica dwuwymiarowa, ale tu już nie getRail, tylko getPoint. Pobierz punkt, zadając użytkownikowi pytanie, narożnik ceownika. Ten kod znajdą Państwo w blogu, także można go prześledzić jeszcze indywidualnie. Znamy w tej chwili wartości zmiennych GL oraz P. Następnie następuje wyznaczenie współrzędnych x0 i y0. Pod x0 podstawiamy pierwszą współrzędną punktu PU. O, tu Word się wtrąca ze swoimi narzędziami edycyjnymi. Kar PU oznacza współrzędno x e, zmiennej PU. Kadr PU, oznacza w, z, wartość współrzędnej y tego punktu. W tej chwili mamy wyznaczone współrzędne x0, y0. E, dalej, po, czyli generalnie pobraliśmy, w tej chwili rozbiliśmy współrzędne punktu, które podał użytkownik na dwie zmienne x0 i y0. Możemy teraz przystąpić do wyznaczenia współrzędnych punktu 1. Podstaw pod zmienno x. Sumę, proszę zwrócić uwagę, że operator jest jako pierwszy, a następnie liczby, które trzeba dodać. Sumę x0 oraz długości L, bo przecież x0 to jest współrzędna tego punktu. Należy dodać długość ramienia, żeby uzyskać współrzędno końca. No i dalej jest podstaw pod wartość zmiennej dwuwymiarowej PU1. Listę dwóch wielkości x oraz. Y0. I tak dalej. Jakby Państwo chwilę nad tym się zastanowili, to tu łatwo można wywnioskować, w jaki sposób wyznaczane są współrzędne kolejnych punktów PU1, PU2, PU3, PU4 i PU5. Następnie następuje rysowanie pole, polilinii, polecenie komand, następnie w cudzysłowie jest nazwa polecenia, angielska, P-line. A później podane są kolejno współrzędne PU, PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, czyli wszystkie współrzędne punktów aż do PU5 włącznie, a następnie należy wpisać tekst C, jak Close ze znakiem podkreślenia angielską wersję opcji polecenia piline. To kończy operację rysowania. Może odłóżmy teraz ten tekst w edytorze. Word I przejdźmy do edytora Visual Lisp. Otwieramy edytor Visual List, tutaj okna sterujące na dole i otwórzmy plik, w którym jest kod źródłowy. Ten plik nazywa się Cownik 1LSP. No proszę popatrzeć, ten sam kod, który omawiałem. Bardzo ładnie wyeksponowane kolorami charakterystyczne punkty. Na przykład z menu narzędzia możemy wydać operację sprawdź tekst w edytorze, sprawdzenie wykonano, wszystko jest w porządku, a można także wydać polecenie wczytaj tekst z edytora. Wczytano tekst z edytora. Od tej chwili w AutoCADzie istnieje polecenie o nazwie CO, działające zgodnie z takim kodem źródłowym. No przejdźmy w takim razie do programu AutoCAD i wpiszę wykorzystując dynamiczne wprowadzanie przy kursorze CO nazwę funkcji. Podaj grubość ścianki 5. Podaj długość ramienia 100. A no, współrzędne narożnika, wierzchołka narożnika można kliknąć i powstaje obiekt taki jak trzeba. Ja go utworzyłem na niewłaściwej warstwie, to przeniosę go na warstwę 0. I przejdę jednocześnie na warstwę 0, tak żeby kolejne cewniki powstawały już w tym miejscu. Sprawdźmy, czy ten program jest wystarczająco odporny na błędy. No więc szukamy jeszcze raz polecenia. CO, podaj grubość ścianki 50, podaj długość ramienia, podajmy ją krótszą, mniejszą niż 50. Bezsensowne dane, podajmy. Pytanie o narożnik cewnika. O no i niestety ten nasz program automatyzujący naszą pracę nie jest odporny na błędy. No należałoby w związku z tym wpisać w tym programie jakiś warunek sprawdzający, czy ramię jest dłuższe odpowiednio, dłuższe od w swojej własnej grubości. No może zamknijmy ten plik i ja mam tu przygotowany kolejny plik. Ja go może tylko Państwu pokażę. Kolejny plik nazywa się CEOwnik lsp I zwróćcie Państwo uwagę, że tu dołożona jest instrukcja warunkowa. I w, jeżeli znak mniejszości, najpierw G jest mniejsze od L, wykonuj od tego progn kod do tego progn. Jeśli nie, to taki komunikat błędu. Błąd grubość musi być mniejsza od długości ramienia. Zostanie wygenerowany. Z tym, że ja w zupełnie inny sposób w tej chwili spowoduję podmianę tego starego polecenia, co na nowe polecenie. Zamknijmy edytor Autolispa i weźmy narzędzie, wczytaj aplikację. I dokonam operacji wczytania pliku ceownik 2R LSP. Zwróćcie Państwo uwagę, że tu już jest lista wczytanych modułów. Większość ma rozszerzenie ARX. Te szare to są takie, których nie można usunąć z pamięci. Te są w tej chwili do usunięcia. No i wczytuję ceownik 2R. Wczytano pomyślnie ceownik mam tutaj komunikat. I zobaczmy na liście na C, na literę C, czy jest nasz kod wczytany A. No mamy kod COWNIK2-RLSP. Nie mogę go w tej chwili usunąć, ale kiedy zamknę plik, to on zniknie automatycznie. Mamy tu też do dyspozycji taki pakiet uruchomieniowy i mógłbym ten element dołączyć na stałe do tego pakietu, także będzie się że ładowałby się w momencie uruchamiania programu. Ja nie chcę robić w ten sposób. Sprawdźmy jak działa w tej chwili nasze polecenie CO, Przywołuję stare polecenia Podaj grubość ścianki. No, podajemy te błędne dane. 50. Podaj długość ramienia mniejsza od 50, na przykład 30. Nic się nie narysowało. Popatrzmy w linię poleceń. Pojawił się znany komunikat. Grubość musi, mniejsza, musi być mniejsza od długości ramienia. No, sprawdźmy, czy jeśli podamy właściwe wymiary. Co. Grubość ścianki 12, na przykład 78. Wszystko działa poprawnie. Otwórzmy jeszcze kolejną wersję tego samego programu. Otwórzmy mianowicie plik Cownik 3 R LSP i przyjrzyjmy się jak ta wersja wygląda. No jest ona właściwie bardzo podobna do tej poprzedniej. Pojawiły się tutaj jeszcze aspekty sterowania komunikatami programu. Sczytywana jest wartość zmiennej CMD Echo, a następnie w końcowej fazie odtwarzana jest ta zmienna. Z tym, że jeśli chodzi o możliwości rysowania, to ten plik praktycznie niczego nowego nie, nie zawiera. W kolejnym odcinku zaprezentuję Państwu, jak to samo można zrobić za pomocą e, makroinstrukcji wykonanej czy programu wykonanego, w, za pomocą e, języka programowania, Visual Basic for Application. Dziękuję Państwu za uwagę.